Akademia Górnicza 20 październik 1919. 31 maja 1913 roku cesarz Franciszek Józef I podpisał dokument o utworzeniu Wyższej Szkoły Górniczej w Krakowie. Pierwszym profesorem uczelni został Jan Zarański. Wybuch I wojny światowej uniemożliwił otwarcie uczelni. Jednak po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wznowiono pracę utworzenia Akademii w Krakowskiej. Józef Piłsudski mianował profesorów i 20 października 1919 roku dokonał uroczystego otwarcia Akademii Górniczej w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ważnym wydarzeniem był strajk okupacyjny przeciw prowadzeniu stanu wojennego. W pamięci Akademii Górniczej pozostały tradycje takie jak barburka, Dzień Hutnika czy Święto Nauk Ścisłych.